Ulicy jak rzeki, powalone drzewa. Skutki burz nad Polską strażacy walczą ze skutkami burz. Setki interwencji w całym kraju. Zalane piwnice, powalone drzewa i uszkodzone budynki, to bilans strat po burzach, jakie przechodzą nad Polską. Tylko na Śląsku strażacy interweniowali ponad 600 razy. Jak podało im, pogoda nie odpuści, w piątek w części kraju spodziewane są burze z gradem. Około 620 razy interweniowali do rana strażacy w województwo. Śląskim w związku z burzami i towarzyszącymi im gwałtownymi ulewami, które od czwartkowego popołudnia przechodziły nad regionem. Rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Młodszy, brygadier, Aneta Gołębiowska przekazała, że najwięcej zgłoszeń było w powiecie gliwickim 131, będzińskim 72 i zabierciańskim 60. Główne działania, które prowadzili strażacy, to wypompowywanie wody z zalanych piwnic, garaży oraz podtopionych ulic. We wszystkich działaniach brało udział prawie 3000 strażaków zarówno PSP, jak i Ochotniczych straży pożarnych, powiedziała gołębiowska. Przerwy w dostawie prądu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało, że w Bobrownikach w powiecie będzińskim na jednym z budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych 60 m2 poszycia dachowego. Do godzina 6 w województwie odnotowano przerwy w dostawie prądu u ponad 560 odbiorców. Obfite opady skutkowały podniesieniem poziomu wód w rzekach. Brynica w Brynicy o 24 cm przekroczyła stan alarmowy, a w Kozłowej Górze ostrzegawczy stan alarmowy przekroczyła też przemszana w, w piwoni. Skutki i burz. Interwencje w całym kraju strażacy interweniowali też 140 razy w województwie Kujawsko-Pomorskim. W większości wezwania dotyczyły zalania domów i posesji, poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PPS w Toruniu. 60 razy wyjeżdżali też podkarpaccy strażacy. Usuwali głównie połamane konary, pompowali wodę z piwnic, udrożniali przepusty drogowe. Nikt nie ucierpiał. Jak poinformował w piątek rano rzecznik podkarpackich strażaków Brygadier Marcin Betleja, najwięcej interwencji odnotowano w powiecie strzyżowskim. Nasze działania polegały głównie na wypompowywaniu wody z piwnic, udrożnianiu przepustów drogowych i usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących na jezdniach, ulicach i chodnikach. Na szczęście nikt nie ucierpiał, zaznaczył brygadier. Betleja. Łódzki, 211 interwencji w nocy strażacy z województwo. Łódzkiego interweniowali 211 razy w nocy z czwartku na piątek. Jak podał rzecznik wojewódzkiej PSP Jędrzej Pawlak, pompowanie wody z zalanych obiektów i usuwanie połamanych drzew nadal trwa. Najczęściej, bo 126 razy, strażacy wyjeżdżali do pompowań wody z różnych obiektów. 43 razy usuwali wiatrołomy, dodał Pawlak. Najwięcej zdarzeń związanych z nawałnicami odnotowano na południowych krańcach województwo. Łódzkiego, w powiecie pajęczańskim 36, radomszczańskim 34, piotrkowskim 25, wiuńskim 24 i wieruszowskim 23. Na tych terenach strażacy nadal usuwają zniszczenia spowodowane przez burzę.